Sebastian Szczęsny, kłaniamy się za moment. Kamil Szeremeta kontra Ruben Diaz. Walka o tytuł mistrza Europy w kategorii średniej. Tytułu tego będzie bronił Kamil Szeremeta. No i Andrzej, trzeba otwarcie powiedzieć, no chyba mogli tylko i wyłącznie marzyć o takiej rozgrzewce publiczności jak Anthony Joshua, Aleksander Pawietki, Kamil Szeremeta i Ruben Diaz. Mówiąc tak oczywiście z delikatnym przymrużeniem oka. Rozgrzewka była bardzo, bardzo skuteczna, powiedziałbym, więc mam nadzieję też, że, ta walka o obronie tytułu mistrza Europy będzie również bardzo atrakcyjna. Kamil, nos vemos en el ring. Destruktor, 38 lat, ale niech nikogo nie zwiedzie ten zaawansowany sportowo wiek Rubena Diaza. 25 zwycięstw na zawodowym ringu, 16 wygranych przed czasem, jedna i jedyna porażka. Tej jedynej porażki Ruben Diaz doznał w grudniu 2002 roku, a więc no, przed wielu, wielu laty, od 16-15 lat niepokonany, ale teraz poczekajmy na wejście do ringu mistrza Europy Kamila Szeremety. Niepokonany na zawodowym ringu, promowany przez grupę Knockout Promotions. Zawodowy mistrz Europy walki średniej, pochodzący z Podlasia, Kamil Szeremeta! Ej Ruben, bądź gotowy na wojnę. Pas zostaje u mnie.
Niepokonany na zawodowym ringu. 17 stoczonych pojedynków, 17 wygranych, 3 walki wygrane przez Kamila Szermetę przed czasem. To jest ten moment, ten okres, kiedy zrywa się te najbardziej soczyste owoce. Ta największa praca została wykonana. Czasy amatorskie. 192 walki przecież na amatorskim ringu stoczone przez Kamila Szermetę. 168 zwycięstw w 2008 roku. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii półśredniej. No, ale teraz, jako że jest to walka mistrzowska, oczywiście przedstawienie wszystkich oficjeli. Sędziom ringowym tego pojedynku, walczący z Włoch. W obronie tytułu mistrza Europy przez Kamila Szeremetę. To pochodzący z Włoch Luca Montella, pochodzący z Węgier Bella Florian. Mistrz Polski w kategorii półśredniej w latach 2009-2010. Zwycięzca turnieju Pani Feliksa Sztama w 2010 roku. Pokonał wtedy w finale Serika Sepiewa, wtedy dwukrotnego mistrza świata. To była wielka sensacja. No i potem ta wspaniała kariera zawodowa. Niepokonana. A teraz czas na hymny obu krajów. I za moment w ringu przemówią pięści, za moment stanie do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa Kamil Szeremeta. Jak sam mówi, przygotowany perfekcyjnie, znakomicie przepracowany cały okres przygotowawczy, znakomite sparingi, wspaniali sparing partnerzy. Wydaje się, że no, Ruben Diaz praktycznie skazany na pożarcie. No myślę, że Kamil Szeremeta jest przede wszystkim w tym bardzo ważnym momencie swojej kariery sportowej, to co wspomniałeś, przygotowania bardzo precyzyjne, sparingi w Anglii. Myślę, że jest, według mojej oceny, jest absolutnie faworytem. To jest poza umiejętnościami jeszcze ten napęd mentalny, jaki Kamil Szeremeta w tych ostatnich miesiącach po zdobyciu tytułu mistrza Europy dostał, to jest bardzo ważne. Tak, kiedy w lutym tego roku Kamil Szeremeta pojechał do Palasport Valle Tiziano w Rzymie, by spotkać się z Alessandro Godin, chyba nawet nie marzył, że tak to się potoczy. Znokautowany Alessandro Godin już w drugiej rundzie. Pytałem Kamila Szeremetę, mówię, chciałbyś pewnie, by to się potoczyło tak, jak we Włoszech. On do mnie mówi, nie nastawiam się absolutnie, nie piszę scenariuszy. Ja wiem, że to będzie bardzo ciężka walka, że Ruben Diaz, mimo swego zaawansowanego wieku, 38 lat, mimo może braku prędkości, ale jest niesamowicie mocno bijący, szczególnie z lewej ręki, pięściarzem, który od wielu, wielu lat nie przegrał, który jest bardzo cierpliwy, który się nastawia na długą walkę, a więc tutaj trzeba będzie bardzo dobrze rozłożyć siły taktycznie w tym pojedynku. No i tak, zobaczymy. Tak, myślę, że przede wszystkim tutaj energia, jak tutaj rola Kamila jest jednoznaczna. Pressing, duża ilość ciosów, zróżnicowanie płaszczy z ich trafienia góra-dół i od początku forsowanie tempa. Tak, pierwsza runda oczywiście jeden i drugi przeanalizowali walki swoich rywali, patrząc dokładnie i starając się znaleźć słabe punkty
swojego przeciwnika. Jak Kamil Szeremeta mówi, tak, oglądałem, dokładnie, wnikliwie analizowaliśmy. Nie będę mu tam mówił o słabych punktach Rubena Diaza. Może o tym, o czym wszyscy mniej więcej doskonale wiedzą, a więc prędkość. Ale jak wiemy, pokazał dzisiaj Aleksander Pawietkin, że można zaskoczyć rywala. Można przygotować się naprawdę znakomicie, mimo zaawansowanego wieku, do tego, by spróbować sprawić niespodziankę. A bliski sprawienia był niespodzianki, pomijam ten nokaut oczywiście, zaserwowany przez Antonego Joshua, był Aleksander Pawietkin, bowiem po tych 6 rundach w mojej ocenie prowadził na punkty. No, walka rzeczywiście układała się nie po myśli Joshua, odbiegnę na moment, natomiast nie mamy teraz czasu na ten temat mówić. Jest stare powiedzenie, prawda leży po środku. Myślę, że Antony Joshua nie był tym z ostatnich pojedynków. Gdzieś nastąpiły zmiany w sztabie szkoleniowym, widać było zupełnie inne ustawienie i brak skutecznej lewej ręki w pierwszej fazie walki, ale do tego wrócimy w innych okolicznościach. Tak, teraz skupmy się na tym, co mamy w ringu. W ringu mamy Kamila Szeremetę. Pierwsze starcie rozpoznawcze. Walka zakontraktowana na 12 rund. Skoncentrowany, skupiony Kamil Szeremeta. Lewy prosty, który funkcjonuje również w obniżonej pozycji. Sierpowy, obszerny. Chciał złapać na odejściu swego rywala Kamil Szeremeta. Dobry lewy prosty w tempo. Diaz próbował skrócić dystans bez ciosu. Skontrował go lewym prostym z Szeremeta. Już pierwsze próby ze strony Kamila Szeremety. Przede wszystkim po strzelnym bloku. Teraz mocny prawy sierpowy na atak lewym prostym Hiszpana. Dobre początki. Pięknie wyprzedzony teraz, zastopowany lewym prostym Rubén Diaz. Znakomicie wszedł w tempo Kamil Szeremeta. Tak, mówiliśmy, to szybkość, Andrzeju. Tutaj to będzie ten niewątpliwy atut Kamila Szeremety. Będzie szybszy od swojego rywala. No poza tym Diaz, tak to powiedziałeś, to jest cierpliwy zawodnik. On często czeka na błędy przeciwnika i dopiero w drugiej fazie jakby rozpoczyna atak po przepuszczeniu ataku przeciwnika. Natomiast tutaj Szeremeta, no, przede wszystkim powinien mu skrócić czas na zadanie, rozwinięcie swojego ataku, tak jak w tej chwili. Prawe na tułów przydałoby się jeszcze natychmiast. Dlaczego Pyralgina? Bo mi pomogła. Zaczęła szybko działać. Pyralgina. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępna dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Oto najciekawsze fragmenty tego pierwszego starcia, wygranego przez Kamila Szeremetę, który Kamil próbuje narzucić swój styl boksowania, na pressing na rywalu. Mówiłem, ta jedna, jedyna porażka, której doznał Rubén Diaz, było to 14 grudnia 2002 roku, kiedy przegrał z Eugenio Monteiro. On myślę, że sam już o tym nie pamięta. Druga runda. Kamil Szeremeta, czarne spodenki z tymi złotymi lampasami. Rubén Diaz, czarne spodenki z czerwonym pasem. Stawką tego pojedynku jest tytuł mistrza Europy w kategorii średniej. Pas należy do Kamila Szeremety. Jest jeszcze jeden aspekt tego pojedynku. Kamil Szeremeta, wygrywając walkę z Rubenem Diazem, przecież wiemy, że w rankingach poszczególnych federacji Kamil jest bardzo, bardzo wysoko. Być może otworzy się dla niego szansa w końcu walki o pragniony tytuł mistrza świata. Gdyby dodatkowa presja, jak on sam mówi, potrafi się odseparować. Mentalność to jest również niezwykle silna strona polskiego pięściarza. A cały czas, tak, cały czas Kamil Szeremeta na pressingu. Dobrze, że używa właśnie tego lewego prostego po drobnych krokach, podchodząc do przodu, skracając dystans. Teraz ładnym takim dymunikiem rotacyjnym wyszedł spod, no i niebezpiecznie głową w tej chwili zaatakował Rubén Diaz. Wraca na to błyskawicznie sędzia prowadzący tę walkę w ringu, Giuseppe Quadratore. Tym bardziej, że Szeremeta akurat był w szylinach, a więc nie miał możliwości
zrobienia odchylenia przed tym atakiem głową ze strony Hiszpana. No pierwsze fragmenty na pewno lekko nerwowe z obu stron, zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundzie. Bardzo ładnie Kamil na balansie, tutaj ładnie tułów pracuje, unikając tych ciosów. O, teraz musi uważać, próbował tam lewą ręką markował uderzenie, strzelił prawym podbródkowym Ruben Diaz. Tak, ale natychmiast po tym prawym od razu klinczuje. To jest w ogóle zawodnik, tak jak w tej chwili, no, który w momencie skrócenia dystansu i ewentualnego zagrożenia ze strony Szeremeta natychmiast klinczuje. O, to jest ta mocna lewa ręka. Tutaj dał już próbkę tych swoich możliwości Ruben Diaz. Trafił teraz pod budkiem Kamil Szeremeta. Zdaje sobie sprawę Ruben Diaz, że musi boksować bardzo ekonomicznie, że musi zachować siły na 12 rund tego boksowania. 10 lat młodszy jest od niego Kamil Szeremeta. Ale piękny podbródkowy, znakowicie schował się pod prawą skos, pod lewą ręką rywala i strzelił prawym podbródkiem Kamil Szeremeta. No sam Diaz stwarza sytuację do kontrowania ciosami podbródkowymi, czy lewym, czy prawym, dlatego że przy ataku bardzo mocno wychyla tułów do przodu, przed nogę wykroczną, a więc lewą. I no jakby sam na własne życzenie ten dystans skraca. No ale sam jednocześnie... Sam szuka również tych rozwiązań. Tak. No ten prawy często już był zadawany. Prawy z dołu podbródkowy. Z dużą łatwością Kamil przepuszcza, czy też schodzi z linii ciosu, kiedy wypuszcza te obszerne sierpy Diaz. Dlaczego Pyralgina? Bo mi pomogła. Zaczęła szybko działać. Pyralgina. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępna dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To ta próba, najpierw prawy sierpowy i potem właściwie błyskawiczny klincz, jak gdyby zamyka możliwość rozwinięcia skrzydeł później przez Kamila Szeremetę. Jak gdyby w momencie, kiedy nie powiedzie się akcja Rubenowi Diazowi, błyskawicznie klinczuje. Tak jest, to jest no, stary rutyniarz, jak my nazywamy w boksie, z dużym doświadczeniem. A jeśli sędzia ringowy, no na razie jak nie zwraca uwagi na ten moment, bo nie są to klincze z kolei, na które by warto było wstrzymywać czy zwracać uwagę podczas tej walki. Trzecia runda 12-rundowego, no na tyle zakontaktowany jest ten pojedynek pomiędzy Kamilem Szeremetą a Rubenem Diazem. Podczas gali w Łomży oglądaliśmy tutaj między nimi Pawła Stępnia, który znokautował Jewginia na Maktejenko. I rzeczywiście czekamy chyba na zdecydowanie mocniejszego rywala dla Pawła Stępnia, bo to już chyba ten moment, kiedy powinien sprawdzić swoje możliwości z kimś znacznie lepszym niż Jewgeni Maktejenko. Przemysław Zyśk, którego oglądaliśmy w pojedynku z Pawłem Hryszkawecem. To była ciekawa walka, bowiem Paweł Hryszkawec przyjmował setki ciosów, jakie aplikował mu Przemysław Zyśk i nie chciał się przewrócić. Naprawdę granitowa szczęka Pawła Hryszkaweca. Zwycięstwo jednogłośną decyzją sędziów Przemysława Zyśka. Michał Syrowatka, także jednogłośne punkty pokonał Artiema Ajwazidiego. No i Maksim Hardzejka przed czasem Sergeja Krapszyla. No niestety musi przewidzieć scenariuszy swojego pojedynku Kamil Szeremeta, że Ruben Diaz jest zawodnikiem no, destrukcyjnym. Po ataku sierpami, tak jak w tej chwili, to co, o czym mówiłeś, natychmiast właśnie ma krótkie fazy klinczu, no uniemożliwiając jakby... O, tak jak teraz, nie trafi, przepuści i błyskawicznie klincz. Tak, klinczuje prawą ręką, lewą rękę Szeremety, wyłączając mu możliwość zadania lewego prostego, lewego sierpowego. Myślę, że jeśli by Kamil uruchomił troszeczkę częściej, bardziej urozmaicony atak z lewej ręki, trochę by zmienił obraz tego pojedynku. Pojedynczy lewy czasami nie wystarcza na Diaza. Podwójny lewy. Po prostu cały czas ta lewa ręka powinna być aktywna, żeby nie pozwalać mu na wchodzenie w krótkie dystanse klincz. Przed momentem bardzo ładnie próbował poszukać dołu lewą ręką pod prawy łokieć Rubena Diaza, Kamil Szeremeta po pięknym zwodzie. Brawo.
brakuje. Brakuje tego lewego, prostego kamienia szeremety. W tej chwili jak gdyby troszeczkę pozwolił rozwinąć skrzydła Diazowi. No tak, no na pewno jest jedna sekwencja jest dosyć istotna. Z zawodnikiem takim jak Diaz nie daje mu się za dużo miejsca. Pressing na nim, wytrącenie, bo on w ataku jest znacznie groźniejszy niż defensywę. Tej defensywy praktycznie on prawy z dołu zadaje w ataku, a nie defensywa jego polega przede wszystkim na jakichś dwóch, trzech unikach i na tych naskręczowaniu. Teraz ładnie ten wyszedł z podlinka Michel Meta z prawym sierpem. Troszeczkę przestrzelone było to uderzenie. Lewy prosty. Tak, teraz dokładnie. Właśnie o takie ciosy chodzi. A się prosiło to od razu. Sam jakby Diaz mu... Dlaczego Pyralgina? Bo mi pomogła. Zaczęła szybko działać. Pyralgina. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępna dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Proste ciosy, mówi Fiodor Łapin w narożniku Kamila Szeremety i faktycznie, bo tych ciosów delikatnie zaczyna brakować. O, tak jak teraz, właśnie, lewy prosty, tym bardziej, że znakomicie w tempo wchodzi Kamil, znakomicie unika tych uderzeń, jakie wyprowadza Rubén Diaz. Myślę, że na pewno jest to metoda, proste ciosy. Przed prostymi ciosami widać, że Diaz nie ma obrony, szczególnie przed lewym prostym. Można by było dodać jeszcze po podwójnym lewym, lewy prawy. Wykończyć akcję nawet, czyli najprostszą metodą, prostymi ciosami lewy, prawy, jeszcze dołożyć lewym, ale w dystansowaniu, dlatego że w krótkim dystansie... O, proszę, proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy przechodzi do ofensywy Rubén Diaz, kiedy skraca dystans, kiedy schowany jest za podwójną gardą Kamil Szeremeta, potrafi uruchomić i strzelić ładną kombinacją. Tak jest, lewy prosty, bez przygotowania troszeczkę ten prawy overhand. Ależ pięknie, idealny podbródkowy, dokładnie, po raz kolejny widzimy tę akcję, kiedy schodzi pod lewą rękę swojego rywala z prawym podbródkiem. No więc właśnie, zaczyna funkcjonować lewy prosty Kamila Szeremety, mamy zupełnie inny obraz we fragmentach walki, no bo tutaj przy tym obustronnym powiedzmy klęczowaniu akurat Diaz częściej wychodzi z klęczu może nie mocnymi ciosami, ale one zawsze robią wrażenie, tak jak w tej chwili podwójny lewy, lewy na tułów Hiszpana przykleił się, boczne ustawienie tułowia, to są takie szczegóły przed głową bliżej. Jemu ten styl pasuje, bo on w tym chaosie się też trochę odnajduje, znacznie lepiej niż Kamil Szeremeta, stąd to co mówił Fiodor Łapin, proste ciosy w najprostszy sposób zredukują ten pomysł Hiszpana na tą walkę. Teraz ładny lewy, taki na luzie zupełnie wyrzucony Rubena Diaza. Trafił, proszę, wywiera presję na Kamilu Szeremecie. Stara się wyprzedzać Hiszpan Polaka. A na pewno stwarza wrażenie, bo jeśli jest to już w tej chwili czwarta runda, ta aktywność ze strony, no teraz dobra akcja, 4 metry, jeszcze więcej swobody. Pięknie, znowu lewy na dół. No i głową do przodu poszedł Rubén Diaz. No my to nazywamy takich zawodników jak Rubén Diaz Spoiler. On po prostu bardzo jest ruchliwy, wchodzi, ale skraca jednocześnie dystans po to, żeby przyklęczować, przyfaulować. Jak mówię, w takim technicznym chaosie, jak obserwujemy w tej chwili, on się dobrze czuje. Lewy na lewy. Nie powinien Kamil Szeremeta, powinien trzymać, starać się jednak punktować, trzymać na dystans Rubena Diaza, robić sobie miejsce dla prawej ręki. Lewy prosty. Koniec tego starcia.
Dlaczego Pyralgina? Bo mi pomogła. Zaczęła szybko działać. Pyralgina. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępna dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Piotr Łapin cały czas i powtarza jak niczym mantrę. Ciosy proste i prawa nieco więcej na dół. Myślę, że słuszne uwagi, absolutnie tak. Poza tym więcej swobody. Troszeczkę moim skromnym zdaniem, Kamil, jest to te napięcie mi, stres w tej walce daje o sobie znać. A na takiego zawodnika, jakim jest Hiszpano, trzeba, jak to się mówi, rozwinąć trochę skrzydła, więcej kombinacji. Zaczynać prostymi, luźne ciosy. Nie we wszystkie, nie starać się trafić go jednym na początek mocnym ciosem, tylko zacząć całą kombinacją. Lewy dół, jeszcze lewy, prawy na tułów i luźne ciosy na górę, żeby go trochę, jak to się mówi, zatrudnić i dopiero przygotować mocniejsze trafienie. Tak jak teraz, jak przed momentem. Ten lewy prosty, bardzo ładnie odskoczyła głowa Rubena Diaza. Też ten lewy wyprowadzany z wykrocznej nogi. O właśnie, ten znowu kolejny lewy. Proszę, po przepuszczeniu znakomita kontra. To druga walka w tym roku Kamila Szeremety po tej pierwszym zwycięstwie nad Alessandro Godim, kiedy zdobył wakujący tytuł mistrza Europy w kategorii średniej. W ubiegłym roku dwa pojedynki, dwie walki wygrane. W pełnym dystansie 8-rundówki z Sebastianem Skrzypczyńskim w Legionowie. To było w kwietniu i w lutym José Antonio Villalobos w Szczecinie. Ale marzą się walki z tymi najlepszymi pięściarzami tej dywizji, tej kategorii wagowej, a więc kategorii wagowej średniej Kamilowi Szeremecie. Ale by dostąpić możliwości zaszczytu boksowania z najlepszymi, trzeba sobie na to zasłużyć. Trzeba pokazać, że jest się gotowym na takie wyzwania. Dobre odejście Szeremety w bloku, no ale oczywiście autorem tych drobnych klinczów jest Diaz. To nie ulega żadnej wątpliwości. Znowu nisko opuszczona głowa Diaza. On podchodzi ładnie teraz skarcony. Takim krótkim prześlizgnęła się ta lewa ręka. Tak jest, uciekać, nie pozwalać się wciągać w klincz Rubenowi Diazowi. Aż ładnie teraz, przed momentem. Trafił tym, może nie aż tak dokładnie, ale wydaje mi się, odczuł to ten cios Hiszpan po raz kolejny nad lewą ręką prawy Szeremety. Tak jest, lewy prosty i lewy na dół, proszę. No i aktywnie. To są te momenty, w których zdecydowanie góruje nad rywalem Kamil Szeremeta. To zmusza i Rubena Diaza do tego, by on podjął jakieś działania. A wtedy nadarza się okazja do tego, by próbować kontrować bardzo mocnymi ciosami Hiszpana. Piękny lewy prosty. Tak jest, tak trzeba boksować. No właśnie, coraz częściej funkcjonuje. Zarówno w ataku, no przede wszystkim z defensywy, żeby trzymać ten chaotyczne wpadanie momentami Rubena Diaza. Ten lewy prosty z defensywy też by się przydał. W setną rocznicę odzyskania niepodległości Skarbnica Narodowa ufundowała bezpłatny medal pamiątkowy. Zamów na polska1918.pl lub zadzwoń 800 00 1918. Ciężko otwarte usta u Rubena Diaza, również głębokie oddechy łapie w tym momencie Kamil Szeremeta. Tak jest, jeden podwójny, czasami lewy prosty. O właśnie, lewy prosty i ponowienie ewentualnie tego ataku. Proszę, te ciosy punktują, te ciosy wchodzą. Szóste starcie walki o tytuł mistrza Europy w kategorii średniej. Pas w posiadaniu Kamila Szeremety.
Tak jest. No. Kombinacji Ruben Dias. Spróbuje na to, jeżeli pozwoli mu na to Kamil Szeremeta. Nie ma jak gdyby aktywności ze strony polskiego pięściarza, wówczas rozwija skrzydła Hiszpan. Przydałoby się delikatnie podkreślić tempo, przydałoby się zintensyfikować tę lewą rękę. Troszeczkę jej teraz brakuje. No dokładnie. I przede wszystkim bardziej na pressingu i wydłużyć kombinację. Nie pojedynczy cios. Podwójny lewy, wejście na dół od razu i na Hiszpana jest, myślę, to jest dobra metoda, żeby go trochę zredukować, żeby nie dać mu się rozwinąć tymi atakami, przy których skraca dystans i następnie klinczuje, tak jak w tej chwili, trzymając się nawet przez momenty lin. No, pierwsza uwaga taka konkretna ze strony sędziego ringowego za próbę ataku głową. Ale to już kolejny raz, kiedy rusza do głowy, do przodu mocno głową Ruben Dias. Dobrze, że Giuseppe Quartarone tym razem zdecydowanie zwrócił na to uwagę. U nas tą lokomotywą, jeżeli chodzi o kategorię średnią, jest oczywiście Maciek Stryczu-Solencki. Czekamy na powrót Maćka do ringu po tej fantastycznym pojedynku z Danielem Jacobsem. Ładnie teraz skarcony krótkim, takim lewym sierpem. Ruben Dias. No dobrze, przyjął to uderzenie, przyjął ten atak, ale pozostał bez odpowiedzi zupełnie Polak. Teraz przestrzelony troszeczkę lewy sierpowy. No musi być w tej fazie pojedynku Kamil Szeremeta bardziej aktywny, być tak zwanym numerem jeden, rozpoczynać atak jako pierwszy, a nie czekać na ataki przeciwnika, bo te ataki, tak jak w tej chwili, są chaotyczne i tworzą pewien obraz tego pojedynku zewnętrzny, który momentami może sugerować, że Dias jest bardziej aktywnym zawodnikiem. Tak, cały czas niemal do samego końca próbował osiągnąć limit wagowy Kamil Szeremeta. Ostatecznie oczywiście mu się to udało. No i koniec tego starcia. Dlaczego Pyralgina? Bo mi pomogła. Zaczęła szybko działać. Pyralgina. Kiedyś tylko na receptę, a już od lat dostępna dla każdego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mówiłem o tym, jak robił wagę Kamil Szeremeta, o tym miałem okazję rozmawiać z nim w środę albo w czwartek, kiedy mówi, że chodził podminowany, od tygodnia nic nie jem, nic nie pije, jeszcze 2 kg zostały mi do zrzucenia. Mówi, oczywiście to zrzuca, ale musiał powalczyć troszeczkę, jeżeli chodzi o limit kategorii wagowej. Tutaj na powtórce było widać, z jaką konsekwencją Ruben Dias w tym krótkim dystansie stara się wydłużyć atak. Oczywiście w trakcie dokonując drobnych fauli. Teraz Ruben Dias na początku tego 7 starcia, jakby nieco aktywniejszy, zaczął bardzo aktywnie, agresywnie. Głośny doping Kamil. Tak jak gdyby brakowało tego luzu w poczynaniach Kamila, jakby cały czas jednak nie potrafił złapać odpowiedniego rytmu. Proszę, podszedł 2 ciosy, był prawy, na odejściu lewy sierp i natychmiast łapie dystans w tej chwili Ruben Dias. Dobry lewy prosty Hiszpana po raz kolejny. Znowu lewy prosty, tak. Odpowiedź Szeremety, bardzo dobra, takim lewym kontrującym, no ale po tym lewym trzeba dołożyć. Prawy, jeszcze 2-3 ciosy. Ładny lewy, tak jest, teraz pięknie.
uniknął ciosów rywala i skontrował lewym prostym. Brakuje, teraz trzeba, tak. Pierwszy, powinien wyprzedzać. O, tak jest, piękne, markowane, znakomity był to overhead. Z góry spadł ten cios i trafił Diaza. Myślę, że częściej ta prosta kombinacja lewy-prawy by tutaj powinna funkcjonować, bo skoro Diaz przyjmuje dosyć mocno lewy prosty z szere mety, to natychmiast, jeśli poszedłby prawy, to akcja byłaby na pewno skuteczna. No ale niemniej siódma runda, to większa aktywność, po raz kolejny dobry prawy w tempo, taki overhand na no niechlujny atak lewą ręką Hiszpana. To kopia akcji sprzed kilkudziesięciu sekund, tak, które mieliśmy w zasadzie tutaj, tuż przed naszym stanowiskiem. A więc ten prawy overhand i dwukrotnie udało mu się trafić Diaza, a więc Kamil Szere Meta, myślę, że może zauważyć, że ten cios akurat tutaj funkcjonuje w tej rundzie. Ładnie po przepuszczeniu, idealnie, kapitalna akcja Kamila Szere Mety, idealnie strzelił się w tempo. Tak, bardzo dobra, odchylił się, przepuścił pierwszy atak, trafił własnymi ciosami, swoimi ciosami, a więc no bardzo dobra faza walki Kamila Szere Mety w siódmej rundzie. Tak jakby złapał drugi oddech, prawda? Tak. Bardziej rytmicznie zadaje ciosy i większą częstotliwością. Troszeczkę przestrzelony teraz, ten i lewy i prawy. No, ale wyżej ręka. Powoli, powoli, siódme starcie zbliża się do końca. I siódma runda to już historia. W Kauflandzie zawsze duży wybór piwa w dobrych cenach. Na przykład Żywiec w półlitrowej butelce 2 zł przy zakupie 2 sztuk, a więc kup 2 i zapłać mniej. Kaufland, na dobry tydzień. Knockout, Boxing Night, walka wieczoru, gali z boksu zawodowego w Łomży. 7 rund pojedynku o tytuł Mistrza Europy w kategorii średniej za nami. Kamil Szere Meta kontra Ruben Diaz. No, tak na razie oczywiście na punkty prowadzi Kamil Szere Meta, co do tego nie ma wątpliwości, ale o 10 lat starszy Ruben Diaz próbuje tutaj ugrać małe co nieco. No próbuje własnymi metodami. Nie do końca zgodnie z przepisami. Nie do końca tak, troszeczkę zbyt często klęczuje po ataku czy w fazie krótkiego dystansu. Ale bardzo dobra runda, siódma, ta poprzednia Kamila Szere Mety, tak jakby rozludził się trochę z tej odpowiedzialności za losy tego pojedynku i z większą swobodą już tutaj zaczął zadawać ciosy. Tak jest, trzeba uważnie, trzeba popatrzeć, gdzie uderzyć. I spokojnie, lewy prosty, tak jest. Wyłapana ta akcja na rękawice przez Kamila Szere Metę, nie zrobił mu krzywdy Ruben Diaz. Bardzo ładnie, po zejściu w lewą stronę, lewy podbródkowy, troszeczkę. O, teraz niecelnie. Ale aktywna obrona, bo po bloku próba ataku, szczególnie tym lewym na tułów ze strony Kamila Szere Mety, dobrze odbierane. Ja przypomnę, kategoria średnia, więc jeżeli mówimy o takich nazwiskach jak Saul Canelo Alvarez, jak Daniel Jacobs, jak German Charlo, jak Billy Joe Saunders, Demetrius Andrade, no to to jest ten absolutny top światowy. W ogóle kategoria średnia w tej chwili na świecie naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. I powiedzmy szczerze, że zawodnicy z tej ścisłej czołówki prezentują bardzo, powiedziałbym, no, różne walory. Walory na najwyższym światowym poziomie. Także takie duże wyzwanie, jeśli chodzi o walki z nimi.
Ostatnio przecież Dawid Lemieux, który już w pierwszej rundzie rozstrzygnął losy pojedynku z Gary Spike'em O'Sullivanem. No właśnie, przydałoby się może częściej. Ja nieprzygotowany był zupełnie ten lewy sierpowy. Tak jest, lewy i później błyskawiczny prawy. Tak jest, ta akcja zafunkcjonowała. I zauważ, Andrzej, że za każdym razem, kiedy Kamil Szeremeta, właśnie to, o czym mówił też między innymi Fiodor Łapin, lewy, prawy, proste ciosy, lewy, prawy, te akcje są bardzo efektywne. No, są efektywne też z jednego powodu, bo Diaz nie ma obrony przed lewym prostym. W momencie, kiedy Szeremeta trafia lewym, ta lewa ręka jest nisko opuszczona, a więc jest miejsce i przestrzeń na to, żeby natychmiast po lewym poszedł prawy. Zresztą zrobił to pod koniec tej rundy. Odkąd poleciłaś mi ten szampon Biotebal, moje włosy są takie grube i mocne. A po odżywce zrobiły się jakby gęstsze. Mówiłam ci, kosmetyki Biotebal działają, potwierdzają to badania. Biorę jeszcze. No i takie też uwagi Fiodora Łapina. Widzimy w tej chwili, jak tłumaczy Kamilowi Szeremecie, jak mówił, lewy prosty postawa, lewy prawy postawa. To są te akcje, które faktycznie, z którymi Ruben Diaz ma chyba największe problemy. Lewy prosty i później prawy prosty, bity w tempo. Bardzo ładny tutaj był podbródkowy i tutaj proszę, prawa ręka, która również idealnie zafunkcjonowała. Dziewiąta runda. Lewy, tak jest teraz. Może spróbować zacząć wywierać pressing. Można spróbować narzucić jakby swój styl boksowania i podkręcić troszeczkę tempo. Lewy na dół. Lewy znowu na dół, tak. I to są te momenty, które często się pojawiają, kiedy Kamil Szeremeta najpierw inicjuje akcję, idzie lewy, ewentualnie później uruchamia również prawą rękę. Potem jest ta chwila przestoju, kiedy jest to okazja dla Rubena Diaza do tego, by pokazać jakąś akcję ofensywną. No tak, ale całe szczęście, że tutaj ten strzelny blok Kamila Szeremety chroni go przed tymi ciosami sierpowymi Diaza. To jest dosyć strzelna obrona, ale to co mówię, przydałoby się tutaj troszeczkę bardziej być aktywnym. No jest to dziewiąta runda, podkręcić tempo, dołożyć do tej prostej kombinacji lewy-prawy, jeszcze może lewy podbródkowy czy lewy na tułów. Teraz ładny, lewy sierpowy, lewy prosty. Tak jest, wywierać presję, cały czas ten pressing na rywalu. A wtedy widzieliśmy to już wielokrotnie, że gubi się w defensywie Ruben Diaz. Od dłuższego czasu praktycznie kopiuje tą akcję Ruben Diaz, a więc z doskokiem skraca dystans i aktywnia prawy sierpowy. No, doskokiem skraca dystans i od razu klinczuje. Także. No, pojawia się delikatne pęknięcie pod prawym okiem Rubena Diaza. Zauważył to, poczuł to Hiszpan ewidentnie, potarł rękawicą. I teraz lewy prosty, tak, kłuć, uderzać, punktować w to miejsce. No ja myślę, że no tak nie dlatego, że akurat Szeremeta reprezentuje Polskę, ale wydaje mi się, że przy tym sposobie i metodzie walki Diaza przydałoby się go troszeczkę uspokoić, jeśli chodzi o tą fazę klinczu, którą powtarza. Tak, że Giuseppe Quartarone powinien zwrócić na to uwagę, że żeby nie, to jest to, nie klinczować, żeby się. No i koniec tego starcia. Gorszy dzień?
Sięgnij po Fusti i ożyw zmysły dzięki fuzji smaków herbaty, owoców, ziół i kwiatów. Odpręż się i stań się sobą na nowo. Fusti. Twoja chwila pełna smaku. No powoli, powoli walka zbliża się do końca. Jeżeli ktoś myślał, że 38-letni Rubén Díaz będzie miał jakieś chwile słabości, na razie Hiszpan tego nie pokazuje. Pomijamy już oczywiście jego styl boksowania, taki troszeczkę dirty boxing, a więc ten taki brudny styl. Clinch, częste blokowanie rywala, ataki głową. Nie do końca, gdyby jest w stanie poradzić sobie z tym Kamil Szerebeta. Często przestrzeliwuje to często takim niewygodnym rywalem. Jest niewygodnym rywalem. Díaz jest rzeczywiście po skróceniu dystansu ciągle stara się klęczować. Nie przyjmuje tej otwartej konfrontacji. No jest to element, który utrudnia tutaj rozprowadzenie ataku, wydłużenie ataku w Szeremecie. Także wyraźnie to widać. Ale sam zauważ, błyskawicznie reaguje na każdy ewentualny w jego mniemaniu nieczysty cios Polak. No ja mam swoją opinię na temat prowadzenia tej walki, ale może zostawię ją na razie jeszcze dla siebie, jeśli mówię o sędziu ringowym. No. Tak. A również obserwuję go, jak idzie do narożnika, w którą stronę patrzy, na pewne ruchy. To już tyle lat rutyny, także mogę sobie pozwolić na takie obserwacje. No kto jak nie ty? Nie, no czasami wzrok mi się też psuje, tak, ale... Blisko siedzimy. Tak, dajemy radę. Tak, jest. Teraz ładnie. To jest piękne. Kiedy złapie odpowiedni rytm, kiedy wyczuje to tempo, w jakie należy inicjować akcję i uderzać w ciosy. No powinien tutaj Kamil Szeremeta w 10 rundzie, są 3 rundy zostały, 10, 11, 12, podkręcić trochę tempo, starać się pokazać, cofając biodra do tyłu, że autorem tych nieczystych fragmentów pojedynku jest Hiszpan. Cofnąć biodra do tyłu, zasugerować, że jest trzymanie. Trzy rundy, a w zasadzie 2,5 rundy pozostały do końca. No. Teraz trafił Kamil Szeremeta. Ach, poszukał prawego podbródkowego, lewy na dół. No i trzeba akcję, trzeba być aktywnym, trzeba wyprowadzać ciosy. O, woła sędzia obydwu pięściarzy do siebie. Ciekawy jestem, czy obydwa jego rozumieją, bo to różnie bywa. Tak, no, również gestami pokazał, nie być w tył głowy, nie ściągać rywala. Sporo pracy w ringu ma Giuseppe Quartarone. Oj, kolejny cios. No tak, ale bardzo dobra reakcja. Przejście w prawo Kamila i próba wreszcie uwolnienia się trochę od tego, to co nazwałeś dirty boxing. No proszę zwrócić uwagę, no. Myślę, że zbyt tolerancyjny jest nas przyjaciel z Włoch, tak? Tak. Tak jest, bardzo ładnie. Unikać, trzymać ten dystans. I lewym, i znowu. Wiadomo, za każdym razem, kiedy zostanie Kamil Szeremeta w miejscu, kiedy podejdzie pod niego Rubén Díaz, jest clinch. No, teraz dobry kontrujący, złapał. Oj, trafił mocnym ciosem Hiszpana. Pływa Hiszpan w tej chwili. Jest na krawędzi nokautu. Uciekły oczy, 10 sekund do końca. Woła go Giuseppe Quartarone. Ależ udało się trafić, ustrzelić w końcu Rubena Diaza. Kolejne 2-3 mocne uderzenia. Ależ teraz od syny zupę rzucony ręczki na ring. Zobaczymy, liczy. Koniec, koniec. Wygrywa tę walkę Kamil Szeremeta przed czasem. Dobre wystąpienie w tej 10 rundzie. Wreszcie złapał go tam, zobaczymy to na powtórkach. Lewym na dół, odczuł ten cios i poszedł za ciosem. To co starał się zrobić od początku, ale powiedzmy szczerze, no, były kłopoty ze względu na te klincze ze strony Rubena Díaza. Mówiliśmy tak o tym, że bardzo niewygodny rywal. Rzeczywiście, Hiszpan tutaj klinczował, przeszkadzał, blokował. Był to rwał tempo tego pojedynku. Jak gdyby nie mógł znaleźć Kamil Szeremeta odpowiedniego rytmu, aż w końcu udało się, podłączył rywala i idealnie wykończył go w tym starciu. A w drugiej rundzie zakończył tę walkę z, jak pamiętamy, Kamil Szeremeta z Alessandro Godin, kiedy zdobył tytuł. Teraz w 10 starciu broni tytułu mistrza Europy.
efektowne zwycięstwo rzeczywiście. Ta seria, którą wyprowadził Kamil Szeremeta, była pierwszej klasy. Taka energia wypłynęła z jego końcowego akcentu i czas najwyższy. Ale jak powiedziałem, no, autorem niezrealizowania wielu takich sytuacji był Diaz. Na dużą ilość ręczy. Odetchnął głęboko Kamil Szeremeta. Sporo sił kosztował go ten pojedynek. Mnie ciekawi, Sebastian, jeszcze jedna rzecz, jaka była punktacja do momentu przerwania tego pojedynku, bo to też by dało to trochę obraz, w jaki sposób sędziowie oceniają tą walkę. Najważniejsza informacja, Kamil Szeremeta wygrywa z Rubenem Diazem przed czasem i pozostaje na tronie mistrza Europy. Jak sam mówił, ważne jest to zwycięstwo, ważne by wygrać, być może w efektowny sposób, by otworzyć sobie tym zwycięstwem drzwi na pięściarskie salony, bo jemu marzy się walka o tytuł mistrza świata w kategorii średniej. Czy jest twoim zdaniem na to gotowy? Ja myślę, że tak. Poza tym tytuł mistrza Europy jest jakby przepustką, prawda, do tych poważniejszych walk. Oczywiście trzeba w przypadku walki o tytuł mistrza świata, czy poszczególnych federacji, trzeba się z tego mistrzostwa zrezygnować, ale no to są już zasady, które w boksie obowiązują. Oto Ruben Diaz, druga porażka Rubena Diaza w zawodowej karierze. Przypomnijmy, ta pierwsza w 2002 roku w grudniu. Od ponad 15 lat niepokonany Hiszpan na zawodowym ringu. Dzisiaj w Łomży przegrywa z Kamilem Szeremetą przed czasem. Supervisor tego pojedynku, przedstawiciel Europejskiej Unii Boksu. Ale przyjął tak mocne uderzenia Ruben Diaz, mimo że to już był... Założy pas temu, który... tę walkę wygrał. Panie i panowie, oficjalny werdykt dla Kamila Szeremety. Przez knockout w drugiej minucie i 58 sekundzie rundy 10. Zwycięża i zachowuje tytuł mistrza Europy w wadze średniej. Chłopak z Podlasia, efektowny knockout. Wielkie gratulacje dla Kamila Szeremety. No i to jest to, na co czeka każdy pięściarz. Tak mówię, to jest ten moment, kiedy trzeba zrywać te soczyste owoce tej ciężkiej pracy. Najpierw amatorskiej, później po przejściu na zawodowstwo. Te lata przetrenowane, wytrenowane. I teraz jest ten okres, kiedy jest się gdzieś wysoko, jest się wśród najlepszych. I posiada się, tak w przypadku Kamila Szeremety, pas mistrza Europy. A przecież on marzy o tym, by walczyć o tytuły tego najlepszego na świecie. Na pewno, tym bardziej obrona. Pierwsza obrona jest dosyć trudna ze względów emocjonalnych, żeby potwierdzenie tego, że wygranie tytułu mistrza, zdobycie tytułu mistrza Europy nie było przypadkiem, ale to, co Sebastian powiedziałeś, jest to początek jakby otwarcia szerokich drzwi na walki międzynarodowe w kontekście poważnych tytułów. Oto raz jeszcze te najciekawsze fragmenty tego pojedynku. Kamil Szeremeta. Cóż, dziękujemy pięknie Państwu za uwagę, za tę wspaniałą noc z boksem, nie tylko w Łomży, ale również w Londynie. Anthony Joshua, Aleksander Pawietkin, kapitalna walka i również efektowna obrona tytułu mistrza Europy przez Kamila Szeremetę w Łomży. Mam nadzieję, że nie byli Państwo zawiedzeni. Dziękujemy za uwagę. Andrzej Gmitruk. Sebastian Szczęsny, kłaniamy się i przenosimy się do ringu. Tam Bogusław Solecki, oczywiście bohater wieczoru w Łomży, Kamil Szeremeta. Tak, tak, z nami bohater, dzisiejszy bohater Kamil Szeremeta, który obronił w spektakularny sposób tytuł mistrza Europy. Gratulacje, to teraz opowiedz o swoich wrażeniach na gorąco. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj kibiców, dziękuję za przybycie, dziękuję wszystkim, którzy oglądali mnie w Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo Telewizji Polskiej za możliwość wystąpienia w tak wielkiej telewizji, jaką jest Jedynka. Tak? Dziękuję promotorowi za zorganizowanie gali u nas w Polsce. Dziękuję prezydentowi Łomża, który dołożył wszelkich starań, żeby tutaj móc zrobić tak wspaniałą galę. Mam nadzieję, że ta gala nie była ostatnia i w przyszłości jeszcze tutaj was odwiedzimy. Dziękuję kibice za doping i dziękuję przeciwnikowi za serce do walki, bo walkę dał mi ciężką walkę.
No ale stanął mi na drodze, musiał zejść jako przegrany. Pamiętajcie, wchodzę, wygrywam i schodzę. I to jest bardzo dobre motto, ale teraz wróćmy do tego pojedynku. To naprawdę była trudna batalia. Widać, że ten Ruben Diaz to jest zawodnik z wysokiej półki. Sam fakt, że ma 25 zwycięstw, tylko jedną porażkę, o czymś świadczy. Ostatnich 15 pojedynków nie przegrał. Było bardzo, bardzo trudno. No nie trafił na szeremetę. Nie, żartuję. Oczywiście postawił mi ciężkie warunki. Naprawdę widać, że chłopak się przygotował. Mimo tego, że jest 10 lat ode mnie starszy, postawił mi ciężki orzech do zgryzienia. Był twardy. Tutaj taka taktyka była z trenerem, żeby od początku boksować swoje, uważać na te sierpy. Bo mocno bił, nawet na gardę czułem te ciosy. Widać, że chłopak ma koparę w łapie. I w końcówce walki szukać gdzieś tam dziury. Taktyka, jak widać, się sprawdziła, fajnie, wygrałem. Udało się przez nokaut, aczkolwiek bym nastawiony na 12 rund. Super. Ten teren dla ciebie jest szczególny. Tutaj Łomża, Białystok, bardzo blisko. Myślę, że sporo kibiców było twoich. Tak, dziękuję kibice, dziękuję, że przyjechaliście. Szeremeta Team rośnie w siłę, dziękuję wam za to. Dziękuję dla mojej żony, która przybyła tutaj, mimo tego, że mamy 16-miesięczną córeczkę w domu. Musiała na chwilkę zostawić córeczkę, zaraz po walce szybka kąpiel i jadę do mojej kochanej Amelki. Kamil, to teraz jeszcze krótko o planach, bo rozmawialiśmy przed tym twoim pojedynkiem podczas ceremonii ważenia, że ten pas oczywiście jest ładny, koloru niebieskiego, ale chcesz go zamienić już wkrótce na zupełnie inne kolory. Mowa oczywiście o walce o Mistrzostwo Świata. Wiesz co, te pytanie trzeba kierować do mojego promotora, tym się zajmuje mój promotor Andrzej Wasilewski. Ja chciałbym odpocząć tydzień, dwa od treningów, bo naprawdę miałem 12 tygodni ciężkich treningów. Miałem ciężki obóz kondycyjny w Zakopanem, mieliśmy sparingi w Anglii, za co bardzo dziękuję promotorowi oraz Mariuszowi, którzy pomogli nam w wyjeździe w ogóle, bo to była super sprawa, żeby przygotować się na tak ważny pojedynek, jakim jest obrona Mistrzostwa Europy. Było trudniej bronić niż zdobywać, bo tak się mówi, że tak jest. Nie wiem, kto to mówi. Dla mnie każda walka jest tą najcięższą walką. Przygotowuję się, nigdy nie lekceważę przeciwnika. Wychodzę do walki w 100% przygotowany. Tu byłem, naprawdę, jeśli to by była walka na 12 rund, wytrzymałbym te tempo. Aczkolwiek nie było mordercze tempo, wiadomo. Technika była taka, żeby boksować tym lewym prostym, później szukać gdzieś dziury. No, ale udało się wygrać to przed czasem. Gratulacje, Kamil Szeremeta, drodzy państwo, po raz kolejny mistrz Europy. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Jeszcze raz dziękuję wam, kibice zgromadzeni tutaj na hali. Dziękuję za doping i dziękuję przed telewizorami kibicom. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie, dobranoc, a my wracamy oczywiście do studia. Maciej Kurzajewski.